Lato w Sieradzu można spędzić aktywnie i na łonie natury. W niedzielne poranki organizowane były cykliczne spływy kajakowe rzeką Wartą na dwóch trasach – Sieradz-Warta oraz Strumiany-Sieradz. Uczestnicy podkreślali walory tych spływów, a także zdradzili, dlaczego zdecydowali się na taką formę wypoczynku. Jest okazja od Urzędu Miasta, także złożyliśmy wniosek i udało się. Także skorzystamy z tej okazji. No to jest nasza pierwsza przygoda, takie początki. Ale zawsze to jest jakiś ruch, więc chcemy ten czas spędzać na sportowo. Mamy siedzieć przed telewizorem, po prostu czy tam grać na komputerze, to mamy okazję po prostu się poruszać i zdobyć jakieś doświadczenie. Po prostu możemy przyrodę jakąś obejrzeć, jak rzeka wygląda, koryto rzeki, także... Coś, co jest niewidoczne w normalnych warunkach od strony wody. Spływy kajakowe cieszą się dużą popularnością. Ostatni odbędzie się 30 sierpnia. Dzisiaj płyniemy już po raz piąty. W te wakacje zaplanowaliśmy 6 spływów, ten jest piąty. Te spływy już od lat cieszą się dużą popularnością. Mamy do dyspozycji kajaki turystyczne. No i oczywiście wykorzystujemy ten fakt, mamy piękną rzekę. Dlatego te spływy już od wielu, wielu lat naprawdę cieszą się dużą popularnością. I muszę powiedzieć, że jest to fantastyczna przygoda. Męcząca, wymagająca, to fakt, bo rzeczywiście człowiek z wody schodzi bardzo zmęczony. Sam fakt płynięcia na wodzie, oglądania tej rzeki od środka, a nie z brzegu, no to jest coś innego, tak? Naprawdę przepiękne krajobrazy, kontakt z taką naprawdę dziewiczą, dziką przyrodą, której się z brzegu nie zauważy. Jest cisza, spokój momentami, fantastycznie się odpoczywa po prostu. Spływy odbywały się cyklicznie w lipcowe i sierpniowe niedziele. Warto skorzystać z ostatnich dni lata, wybrać się w podróż kajakiem i podziwiać walory przyrodnicze oraz turystyczne naszego regionu.